aż się uzbierała ćwiara. Znienawidzony, wszyscy mu powiedzieli nara. A mama wciąż pijana, córkę zaniedbywała. Większość pieniędzy na alkohol wydawała. Aż w końcu potwierdziła się jej mroczna obawa. Sędzia odebrał jej rodzicielskie prawa. Mała trafiła do bidura, a biedna mama teraz dopiero to odczuła, że jest sama. Depresja, wstyd, hańba, przeklęte picie. Nie wytrzymała, odebrała sobie życie. A z jakim bólem ta dziewczynka się zmagała. Jak wielki deficyt miłości w sercu miała. Dorastała wokół serca, budowała mur. Dla niej miłość to abstrakcja, wielki stek bzdur. Szkołę skończyła, na studiach też sobie radziła. Śliczotką była, do klubu często zachodziła. Tam odleciała, dragi, seks, te klimaty. Wylądowała w agencji u konkurencji taty. Klątwa pana spoczywa na domu bezbożnego. Lecz błogosławi on mieszkaniu sprawiedliwego. Mądrzyci liczą chwałę, chłopcy hańbą są okryci. Wytrzeźwiejcie wy wszyscy kłamstwem ubici. Klątwa pana spoczywa na domu bezbożnego. Lecz błogosławi on mieszkaniu sprawiedliwego. Mądrzyci liczą chwałę, chłopcy hańbą są okryci. A Pan Bóg tak pokochał świat, że syna swego jedynaka dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne miał. A Pan Bóg tak pokochał świat, że syna swego jedynaka dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Przyjaciele! Teraz będzie, przyjaciele, lepiej słychać. Chciałem, żebyście posłuchali piosenki. Piosenki, która mówi o życiu. Piosenki, która mówi o tym, jak dobry jest Bóg. Przyjaciele, ja mając 17 lat zamordowałem człowieka. Trafiłem do więzienia. Kiedy wyszedłem z tego więzienia, zacząłem handlować narkotykami. Zacząłem brać narkotyki. Trzykrotnie umierałem od kokainy. Byłem w zorganizowanej grupie przestępczej w Warszawie. Chciano mnie zabić. Chciano porwać moją żonę. I coś wam powiem. Byłem człowiekiem, który uważał, że jest pępkiem świata. Uważałem, że świetnie sobie będę radził w życiu. Nikogo nigdy nie prosiłem o litość, ani nigdy nikogo nie prosiłem, żeby mi pomógł. I wiecie, kiedy siedziałem już po raz trzeci w więzieniu, w moje ręce trafiła Biblia. I w tej Biblii przeczytałem, że tak Bóg pokochał świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I przyjaciele, wtedy upadłem na kolana i powiedziałem: Jezu, ja wiem, że Ciebie nie znam. Jezu, ja wiem, że Ciebie potrzebuję. Przyjaciele, chcę wam dzisiaj powiedzieć o Jezusie. Chcę, żebyście dowiedzieli się, że Bóg jest żywy, że to nie jest figurka, że to nie jest obraz, że to nie jest system religijny, ale to jest żywa osoba, że jest to ktoś, kto stworzył niebo i ziemię, że jest to ktoś, kto jest tylko dobry, że jest to ktoś, kto nie jest odporny na to, żeby go nie kochać. On chce miłości człowieka. On dał dowód swojej miłości do człowieka przez to, że posłał swojego Syna Jezusa tu na ziemię. To nie jest religia, to nie jest fikcja. Jezus naprawdę przyszedł na ziemię w ciele. Jezus naprawdę umarł za grzechy ludzi. To jest prawda, przyjaciele. Ale żeby można było z tego korzystać, to trzeba w to uwierzyć. Słowo Boże mówi, jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i wyznasz ustami swoimi, że Jezus jest Panem, będziesz uratowany. Pytasz przed czym? Coś ci powiem. Przed piekłem. I może sobie myślisz, że tak, ty byłeś mordercą, ty byłeś dealerem, ty potrzebowałeś tego. Ja jestem porządnym człowiekiem. Coś ci powiem. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy człowiek potrzebuje ratunku od Boga. Bez względu na to, czy on jest dobry, czy zły. Piekło jest pełne porządnych ludzi. Piekło jest pełne ludzi religijnych. Bo Bóg to nie jest religia. Jezus jest żywy. Bóg jest żywy. Ale od ciebie zależy,
zależy, czy jego życie stanie się twoim życiem. Jeżeli ukorzysz się przed Bogiem, przyjdziesz do niego i powiesz: Jezus, ja tak naprawdę ciebie nie znam. Ja myślałem, że ty to jest religia. Ja myślałem, że ty to są święta. To w tym momencie, jeżeli ty tak przyjdziesz do Boga, powiesz: ja chcę ciebie poznać, to on da ci się poznać. On przyjdzie do twojego życia. On przyjdzie i powie do ciebie: kocham cię, człowieku. Zależy mi na tobie. Przyjacielu, nasze grzechy są przebaczone. Bóg przebaczył nam grzechy. Cóż jeszcze mamy do stracenia? Niebo jest dla nas otwarte. Przyjaciele, szatan został pokonany. Nie słuchajmy systemu tego świata, że musimy sobie jakoś radzić. Nie musimy sobie jakoś radzić. Bóg mówi do nas: mam dla ciebie łaskę, potężną łaskę, niezasłużoną przychylność. Jeżeli przyjmiesz to, to nie tylko zyskasz niebo, ale tu twoje życie na ziemi stanie się sukcesem. Głoszę ci dzisiaj prawdę o Bogu, o tym, że Bóg jest dobry, ale musisz do niego przyjść osobiście, aktem woli, przyjąć go jako Pana i Zbawiciela. Ja wiem, że to dla wielu z was jest dziwne, co mówię, bo ten system religijny wbił wam do głowy takie myślenie, że my wystarczy, jak chodzimy do kościoła, albo jak jesteśmy dobrzy. To nie o to chodzi, przyjaciele. Ani kościół nie ratuje, ani dobro, ani moralność. Tylko osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Tylko osobiste poznanie, oddanie mu swojego życia jest w stanie otworzyć niebo. A niebo to jest miejsce, gdzie spędzisz wieczność. Tutaj sobie pożyjesz 70, 80, 90 lat, jak bierzesz lecytynę, przyjacielu. Ale niebo jest wieczne i Bóg chce dla ciebie nieba. Ale do nieba nie pójdziesz dlatego, że jesteś dobry. Nie pójdziesz dlatego, że jesteś religijny. Do nieba się idzie za darmo, za free, z łaski. Łaska, łaska, niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Chcę, żebyś z nami został. Chcę, żebyś posłuchał tego, o czym mówimy. Żebyś mógł dzisiaj doświadczyć realnej Bożej obecności. Przyjacielu, tam stoją ludzie i mają ulotki. Dzisiaj w tym mieście, wieczorem, będziemy robili spotkanie. Później wam powiem, w jakim miejscu. Będziemy uzdrawiali ludzi. Będziemy uwalniali od demonów. Będziemy wyswobadzali z mocy ciemności. Ponieważ szatan jest pokonany. Szatan to jest bity frajer. Frajer nad frajerami. Bo on chce, żebyśmy chodzili u niego na uwięzi. Ale Jezus Chrystus pokonał szatana. On zmiażdżył moc ciemności. Jezus jest bohaterem. I w imieniu tego Jezusa dzisiaj będziemy tutaj w waszym mieście prezentowali moc Królestwa Bożego. Przyjdź dzisiaj i weź swój cud. Spotkaj się z tymi ludźmi. Podejdź do nich. Weź ulotki. Weź swój cud.